Znaczy ja sobie ustawiłam 150 za godzinę, więc no, jak mi przyszło 4 klientów dziennie, no to już miałam no, 600 zł. Zazwyczaj zaczyna się od po prostu seksu oralnego i potem się przechodzi do zwyczajnego na misjonarza praktycznie. To jest od jednego klienta dziennie, czasem potrafi być kilkunastu. Dla mnie no, w sumie seks jest trochę jak pójście do kina albo do McDonalda. Mogę pójść do McDonalda z kimś, kogo nie lubię. I no, będzie mi dalej smakował ten McDonald's. Magda, jak to się stało, że młoda, tak ładna dziewczyna zostaje prostytutką? No, po prostu na taką kruchą, co przeważyła w sumie czarę. No, był pewien moment w moim życiu, jak dostałam wypłatę. Około to było 950 zł. Gdzie pracowałaś wtedy? Wtedy pracowałam w call center. I dostałam wypłatę 950 zł przy czynszu no, około 800. I zapłaciłam jeszcze rachunki. No i wyszło mi, że zostaje mi około 50 zł na życie na cały miesiąc, nie? No i wtedy rzuciłam tą pracę w tym call center, no bo sobie stwierdziłam, że skoro i tak nie mam pieniędzy na przeżycie na ten miesiąc, no to przynajmniej nie będę się męczyć i rano wstawać do tej pracy. I tak w sumie nawet nagle tak się zastanawiałam, nie wiem, taką zupełnie alternatywną opcją, typu, nie wiem, wyprzedaż rzeczy albo zaoferowanie jakiejś dziwacznej usługi na internecie. I sobie właśnie pomyślałam o prostytucji. Nawet nie wiem, jak mi to wpadło tak do głowy jakoś tak szybko. I nawet nie miałam jakichś super rozterek, tylko no, najbardziej to nie wiedziałam w sumie, jak się za to zabrać, nie? Ty studiowałaś. Tak. Może wystarczyło poczekać, skończyć studia i po studiach być może dostałabyś znacznie lepiej płatną pracę. Znaczy, no na studiach też musiałam się jakoś utrzymać. A no wiadomo, ja pracowałam no 8 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. No to już nie było mowy tak naprawdę o studiach w takim wypadku, bo nie wiem, kiedy miałabym studiować. No może weekendowo albo wieczorowo. A nawet te 40 tam parę godzin tygodniowo nie było wystarczające, żeby się w ogóle utrzymać. A generalnie no, studia trwają sobie trochę. Jakoś trzeba przez te parę lat żyć i coś trzeba jeść i gdzieś trzeba mieszkać. Decyzja zapadła. W jaki sposób zostałaś prostytutką? Zalogowałaś się na portalu? Poszłaś do agencji towarzyskiej? To jest zabawne, bo nawet nie wpadłam na to, żeby pójść do agencji towarzyskiej na początku. W ogóle totalnie mi to nie przyszło do głowy. Dowiedziałam się, no, czy poszukałam po prostu... Pisałam w wyszukiwarkę, tam, nie wiem, prostytutki, czy seks płatny, czy cokolwiek, nie wiem, randki online, nie wiem. I po prostu wyskoczyły mi strony, na których się dziewczyny ogłaszały i się do takiej strony po prostu zalogowałam. No i tam czekałam może tam jeden dzień, czy dwa, żeby oni mi tam zaakceptowali ten profil. W Polsce dosyć łatwo założyć taki profil, tam gdzie trzeba jakoś specjalnie się wysilać, dawać jakichś danych i w ogóle. No, ale po prostu tam dałam jakiś krótki opis, no, wrzuciłam zdjęcia, miarę. Pamiętasz, co napisałaś? Co napisałam? Na początku nie pamiętam, w ogóle jakieś tam pierdoły, żeby tam coś w miłym spędzaniu czasu, bla, 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 takie głupoty, no. Ale, no, dałam dosyć niską sobie stawkę, wtedy pamiętam, ale to po to, żeby mieć dużo telefonów, nie, bo nie miałam telefoniski ani nic w ogóle, to byłam zielona w tym, jak to się robi, nie? Ale, no, powiem szczerze, że no, w kilka dni zarobiłam no, tyle, że już mogłam tak naprawdę się wylogować, nie? Więc było warto, że tak powiem. Tyle? To znaczy ile? Znaczy ja sobie ustawiłam 150 za godzinę. I to było tak, że się nie dzieliłam oczywiście z nikim, więc no, jak mi przyszło 4 klientów dziennie, no to już miałam no, 600 zł. No to już kolejny dzień już miałam na zapłacenie czynszu. A kolejny no, tydzień minął i ja już miałam ponad moją starą pensję i w sumie mogłam już mieć wszystko w dupie tak naprawdę i się nie przejmować. I pracować już sobie tylko i wyłącznie dla odłożenia, dla przyjemności, nie wiem, dla jaj. A nie po prostu walczyć o przetrwanie wręcz. Miałaś jakieś obawy, zanim zdecydowałaś się? No wiesz, no takie obawy na zasadzie, jak ci klienci do mnie przyjdą, jak się będą zachowywać, jakie będą mieli oczekiwania, czy w ogóle im się spodobam. Jakby nie wiedziałam nawet, jak wyglądają dziewczyny w tej branży. Nie wiedziałam w ogóle, czego ludzie chcą za bardzo. Więc no, a trudno było się tego dowiedzieć tak naprawdę z internetu, no bo przecież sobie, nie wiem, nie wpiszę, no. Jak wyglądało pierwsze spotkanie z klientem? Pamiętasz je? Wtedy jeszcze nie chciałam za bardzo pracować u siebie w domu, więc mówiłam, że chcę się umawiać, to jechać do klientów, nie, do ich domów. Więc no pojechałam sobie
do niego, przyjechał tam sobie po mnie. Pojechaliśmy, no, było jakieś mieszkanie w bloku w ogóle, gdzieś na osiedlu. No i w sumie no, taki starszy pan był, znaczy starszy, no, około tam wieku średniego, nie? W którym powiedzieć około 50, może 40 paru. No i w sumie, no co, no, no, uprawialiśmy seks, nie było super i tyle, no. Więc zapłacił i w sumie no, byłam no, trochę taka, byłam zdziwiona w ogóle, że tacy ludzie tam przychodzą, znaczy zamawiają sobie takie dziewczyny, przychodzą do takich dziewczyn, nie? Nie wiem, wiesz. Tacy ludzie, co znaczy? Czego się spodziewałaś? No zupełnie zwyczajny człowiek w wieku, znaczy mężczyzna w wieku średniego. Zwyczajny po prostu taki, nie wiem, no Janusz Kowalski po prostu i tyle. Nic, że jakiś biznesmen, nie, że jakiś tam sebiks taki, wiesz, no na przykład w filmach ogląda, że to nie wiadomo kto przychodzi do tych prostytutek, nie wiadomo jak to wygląda i w ogóle jak broń na wierzchu, gangsterzy, kokaina, nie, się sypie. Twój Janusz nie miał kokainy, nie miał broni. Nie, miał zwykły samochód i zwykłe mieszkanie. Nie miałaś problemu z tym, żeby uprawiać seks z obcym człowiekiem? Nie, wiesz, w sumie no, myślę, że to też dotyczy wielu kobiet, nie tylko mnie, ale uprawianie seksu, który nie sprawia mi przyjemności, to jest no, tak naprawdę na porządku dziennym jest i to myślę, że większość kobiet się do tego nie chce może czasem przyznać, ale taka jest prawda. Uprawianie seksu, bo żeby chłopak dał ci święty spokój, nie wiem, uprawianie seksu, bo w sumie no to się obiecało komuś na imprezie, bo się było pijanym, a się wcale nie chce tego robić, no to jest tak naprawdę norma, więc uprawianie seksu, którego nie ma się przyjemności, no to nie jest coś takiego wow dla mnie, nie? No to jest w sumie taka normalka, więc w sumie, a to jeszcze robiłam sobie dla pieniędzy, więc to miałam jakąś korzyść z tego, tak? A poza tym, no ten seks to trwało no, 3 minuty. Bo powiedzmy sobie szczerze, większość z nich no, no dochodzi w 5 sekund, więc to nawet trauma, która trwa tak krótko, że trudno się na niej skupić. Nie miałaś później wyrzutów sumienia, jakichś myśli, które wracały? Nie. Nie żałowałaś? Nie, no to jest moim zdaniem po prostu kwestia podejścia do tego. No, ja oferuję jakąś po prostu usługę, to jest zwyczajna usługa. No, no jeśli jesteś masażystą, to masz traumę, bo człowiek miał pryszcze na plecach, a ty nie chciałeś go dotykać, albo jak jesteś proktologiem, to masz traumę, bo komuś palec w tyłek wsadziłeś, no, no nie. Tak, i to jest po prostu, no, no dla mnie to jest po prostu praca, jakiś rodzaj usługi, nie robię nic złego, nie robię nikomu krzywdy, więc nie widzę powodu, żeby mieć w ogóle wyrzuty sumienia z tego powodu. Nie? No ale czekaj, przychodzą pewnie żonaci mężczyźni. No, no tak, a ja ich wyrywam siłą od tych żon, czy co? No, no ja się poślubiłam ich żony, czy ja mam męża, czy nie? Co to oni, tak? No, no słuchaj, no, no ja nie mogę mówić z dorosłemu facetowi, a nie, przepraszam, no, no pan ma żonę, no to proszę wyjść. No tak samo w McDonaldzie, no nie muszę, przepraszam, no, pan ma nadwagę, to proszę dać po sałatkę, no. No więc wiesz, no, wyrzuty sumienia, ja miałam większe wyrzuty sumienia w poprzednich pracach. To po prostu spać czasem po nocy nie mogłam z tego, wyrzuty co ja robię. Wyrzuty sumienia, bo? No z samego call center, no to przecież ja prawie tam cierpiałam na bezsenność, bo opychanie badziewa, które jest do niczego niepotrzebne, staruszką z Alzheimerem, tylko po to, żeby zarobić na tym 5 zł prowizji, czy tam 3 zł prowizji, no to było niemoralne, bo wkopywałam ludzi w umowy, ja wiem, że manipulowałam tymi ludźmi, bo na tym polega praca w call center i wszyscy mówią, że ha, 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 no takie są uroki call center i jest takie wmawianie, że to albo oni są głupi i są dorośli i podejmują swoje decyzje, ale dobrze wiem, że jeśli jestem inteligentniejsza od kogoś, nawet o te 10 punktów IQ, jestem w stanie tą osobę zmanipulować i zmusić ją do wkopania się w umowę i wkopania się w coś, na co ją nie stać. Ja to robię dla 3 zł. I to jest generalnie niemoralne moim zdaniem i ja to robiłam no, przez rok czy 2 lata. Nie pamiętam już dokładnie, ile to było. Jak wygląda przeciętne spotkanie z klientem? Jak oni się zachowują? Znaczy teraz to zależy, czy pytasz, czy w Polsce, czy ten, gdzie pracuję teraz za granicą. Jaka jest różnica? Różnica. Ogólnie w Polsce, no Polska jest dosyć jednorodna etnicznie, więc też klienci są, że tak powiem, jednorodni. No to zwykle no, mężczyzna mniej więcej w podziale 35-55. Raczej się rzadko zdarzają starsi, rzadko się zdarzają młodsi. Większość to są jacyś drobni przedsiębiorcy, coś w tym stylu ewentualnie, no ludzie z takiej no, klasy średniej polskiej, no nie wiem jak to nazwać. W Polsce no, jest tylko opcja na godzinne spotkania, no ewentualnie tam 2-3, jeśli ktoś chce zostać dłużej. Ogólnie jest tak, że zazwyczaj zaczyna się od po prostu seksu oralnego i potem się przechodzi do zwyczajnego na misjonarza praktycznie, ale
I zwykle są dwa spełnienia w cenie, nie? Ja tak w Polsce super długo nie pracowałam, no bo raczej nie chodziło o kwestię pieniężną, tylko o wygodę. Ale pracowałam sama i pracowałam w jednej agencji, no, więc sama robiłam w sumie tyle spełnień, ile im tam się chce, nie? Miałam gdzieś w sumie. Spełnień? No, czyli ile razy dojdzie facet. Jak wyglądała praca w polskiej agencji? Ja tam wytrzymałam tylko jeden dzień. Znaczy, nie twierdzę, że generalnie wszystkie agencje są takie same, ale myślę, że to jest dosyć podobnie. No to było tak, że na tym mieszkaniu no, pracowały łącznie w jednym momencie trzy dziewczyny jakoś, bo były trzy pokoje. Telefony my w ogóle same odbierałyśmy, co było dla mnie trochę głupie, bo nie po to ja się dzielę z agencją po połowie, żebym jeszcze sama telefon odbierała. Ale generalnie obiecywanki były przez telefon, to wszystko mogli nawet bez gumy i anala, wszystko tam w ucho, po prostu w oko. No, jak znaczy, potem... Dziewczyny to obiecywały przez telefon klientom. Potem jak przychodził klient, no to wiadomo, no to było tylko tam trochę loda i trochę seksu tam, żeby sobie doszedł jak najszybciej, ma spadać, no nawet nie ma brać prysznica, tylko ma wypad robić po prostu przez drzwi. Już nie mówiąc o tym, że wychodziłyśmy w kolejności, więc jak on przychodził sobie do grubej blondynki, to mu tam w drzwiach stawała chuda brunetka i nikogo to nie obchodziło, jak mu się nie podoba, to niech spada, w ogóle no dla mnie dramat trochę, nie? Ale... No, tak było w tej agencji. Później wyjechałaś za granicę. Czym ta praca różni się w miejscu, w którym jesteś obecnie? No, są trzy opcje czasowe. 15 minut, pół godziny, godzina. No, w 15 minutach jest niewiele, tam w sumie tylko trochę seksu oralnego i normalny. W pół godzinie i godzinie już masz troszeczkę więcej tam. Jest większa jakby taka uczciwość względem klientów, bo nie ma możliwości, żeby sobie dawać fałszywe praktycznie zdjęcia, bo się zaraz o to czepiają, nie ma możliwości, żeby wywalać kogoś przed czasem i tak dalej. Są jednak inni klienci, nie? No bo za granicą trochę też inaczej wygląda ta demografia. Inni to znaczy? No różnej narodowości, a każda narodowość tak naprawdę charakteryzuje się, że tak powiem, innym zestawem klientów. Więc no, ja tak powiem, ci europejscy tubylcy w większości to są po prostu no, starsi panowie i to tacy powyżej 60 roku życia, 70, czasem nawet tacy 90-letni dziadkowie przychodzili, których musiałam po prostu prawie wnosić tam, bo tak szli się trzęsąc. Jacyś Arabowie, Pakistańczycy czy Kurdowie to są zwykle gówniarze. Rzadko kiedy są to żonaci jacyś faceci, czasem się zdarzają, rzadko kiedy to są starzy faceci, to już w ogóle. Ale to są no, czasem około 18-19 lat, a niektórych to w ogóle muszę legitymować, bo to ja nie wiem, nawet zarostu czasem nie ma, nie? Więc no, są inni. Inaczej też inne mają wymagania, każdy z nich, nie? No, w Polsce to wszyscy tak naprawdę jedno i to samo no, chcą, a no, za granicą jest różnie, więc jest ciekawiej. Inne wymagania, czyli? No, niektórzy na przykład, no niektóre nacje strasznie lubią seks oralny, nie? Niektóre nacje w ogóle nie akceptują seksu oralnego praktycznie. Niektóre nacje i niektóry rodzaj facetów strasznie lubi na przykład kobietę doprowadzać i po prostu mają sobie to gdzieś, więc no. Za każdym razem to jest po prostu no, inna bajka, inne podejście do każdego klienta, nie? No nie można tak hurtem sobie brać wszystko to samo. Czy są rzeczy, na które się nie zgadzasz? Jest pełno rzeczy, na które się nie zgadzam. Każda dziewczyna na stronie ma wypisany swój serwis, który robi. Jeśli facet coś tam, jest jakieś niedomówienie, to on pyta się telefonistki czy tamten. Jak się nie dopyta, no to jest jego problem, no bo ewentualnie jeszcze może to przedyskutować sobie ze mną, ale no jeśli czegoś nie robię, to czegoś nie robię, tak i koniec. Czy możesz powiedzieć, jakie są twoje zasady? Znaczy, to na pewno nie robię seksu jakiegoś analnego, zresztą większość dziewczyny nie robi, ale nie robię nie, jakiegoś tam bicia czy czegoś, jakichś takich sadomaso, jakiegoś sikania na siebie. Nawet nie chodzi o to, że to jest dla mnie, wiesz, obleśne czy coś, ale to jest po prostu za dużo roboty na takie cuda, wianki. Czy ty czujesz się bezpiecznie? Tak. Czy być może zdarzały się sytuacje, gdzie nie do końca sytuacja potoczyła się po twojej myśli? Wiesz co, ja może miałam w całej tej swojej pracy dwie jakieś niemiłe sytuacje. Nie powiem nawet, że niebezpieczne, bo nie były niebezpieczne, po prostu były nieprzyjemne i to były tylko dwie sytuacje, a tych klientów już miałam setki. Więc no, prawda jest taka, że sprzedawca w monopolowym ma więcej niebezpiecznych sytuacji niż ja.
bo Na czym one polegały? Po prostu klient był trochę agresywny, coś mu się ubzdurało, był pijany albo naćpany, twierdził, że był krócej niż w rzeczywistości był, nie chciał wyjść, krzyczał se na mnie. Ja sobie stałam się, patrzyłam w sufit i czekałam, aż sobie mu odpuści. No i w końcu sobie odpuścił, sobie poszedł. Czy ty, uprawiając seks z klientem, czujesz podniecenie, czy nie? Czasem. Znaczy zależy, no co za klient, no jak przychodzi do mnie po prostu, no bożyszcze wyglądające jak z okładki, jeszcze dobre w łóżku, no to jest chyba oczywiste, że sobie odczuwam przyjemność. Jak mi przychodzi ktoś z małym pipkiem i jest brzydki i śmierdzi trochę, no to... Co wtedy? To wtedy sobie tam myślę o czymś innym, no. I o czym myślisz? Zwykle o tym, jaki film sobie zaraz odpalę, albo co sobie zaraz zjem. Takie po prostu, no nie wiem, no co myślisz stojąc w kolejce do sklepu. Czyli wtedy do tego seksu czysto technicznie podchodzisz? No po prostu, no to jest dla mnie coś, co muszę odbębnić i tyle, tam zapłacił, pójdzie i w sumie się tym nie przejmuję jakoś specjalnie. Miewasz stałych klientów? Nie, w sumie bazuję na samych stałych klientach. No zwłaszcza, że już od dłuższego czasu pracuję w jednym miejscu, więc no niektórzy przychodzą dwa razy dziennie, nawet kilka razy w tygodniu, ale większość na przychodzi jest tam raz w tygodniu o określonej porze, w zegarku, nie? Czy są rzeczy, za które nie lubisz swojej pracy? Fakt, że jestem taka no, w pół legalna, w sensie no, jest taka nieoficjalna, no, nie płacę tego podatku, więc no, jestem na takim trochę marginesie czasem, nie? Bez ubezpieczenia zdrowotnego, bez niczego. No, mieszkam w sumie tak naprawdę na burdelu, więc tak czasem no, idziesz do jakiegoś Western Union nawet przelać pieniądze i pytają się ciebie, no gdzie pracujesz i nie za bardzo wiesz co powiedzieć. No i gdzie mieszkasz? No mieszkam no, na burdelu, no wiesz, no. No takie to ani znajomych tak naprawdę. Wiesz co, ja gadam coś, że sprzątam i tyle, nie? Jeśli to nie jest jakoś specjalnie ważne. A no i też fakt, że nie każdemu możesz w tej pracy powiedzieć, że musisz dużo kłamać. O to mnie najbardziej wkurza, że ciągle muszę kłamać. Większość moich znajomych wie, co robię, więc to nie jest problem, no ale rodzina i tak dalej, no to nie mogę im powiedzieć, a jestem prostytutką, nie, spoko. Nie możesz im powiedzieć, bo? Bo dostaną wylewu. No jednak, no to nie jest, mało w sumie społeczności, które akceptują coś takiego. Jeśli nawet jest taka społeczność, która nie ma nic do prostytutek, to się kończy, kiedy twoja córka albo siostra albo matka jest prostytutką. Więc nie mogę powiedzieć rodzinie, rodzicom, że jestem prostytutką, bo po prostu dostaną wylewu. No to już nie jest kwestia, że wyglądam źli, czy mnie z domu wyrzucą, bo to nie jest problem. Tylko, że no i popsują się relacje i oni będą no, załamani, więc dlaczego mam załamywać kogoś, tak? Jaka jest oficjalna wersja? Co im mówisz? Wiesz co, no jak ja pracuję za granicą, też łatwiej mi wkręcać. Dlatego właśnie przeprowadziłam się też za granicę, no bo łatwiej mi było wciskać kita, który mogą zawsze odwiedzić w pracy i będzie przypał. Mówię często, że sprzątam gdzieś po hotelach, że mam jakieś takie prace, nie wiem, dorywcze albo w jakiejś fabryce czy coś tam. Nie, a też jakoś specjalnie nie wydaję pieniędzy, nie obnoszę się super z bogactwem, że się nie domyślają, że o, pracuję w fabryce, a kupiła sobie właśnie no cztery pary labotenów na tako. Stać cię dziś na to? Wiesz co, teoretycznie mnie na to stać, ale nie uważam, że mnie na to stać. Bo nie uważam, że ja tak mogę pracować do końca życia, bo coś może mi się stać, może mi nogę urwać, czy nie wiem, cokolwiek, albo nie wiem, zachoruję na HIV-a i wyląduję w szpitalu, no nie wiem, cokolwiek takiego. I to nie jest tak, no teraz mam odłożone 10 tysięcy euro, nie? I w sumie tak naprawdę, no to mogę sobie za to żyć, nie wiadomo co i nie wiadomo co sobie kupować i to ja tak naprawdę odłożyłam sobie w parę miesięcy, 4 miesiące odłożyłam 10 tysięcy, więc no... Żyjąc i wydając, ja przepalam palet po 2 gramy dziennie w ogóle, więc też wydaję strasznie dużo na jakieś żarcia, na takie głupotki. Ja tyle sobie odłożyłam, ale nie uważam, że wywalenie tych pieniędzy na durne buty to jest w ogóle mądre i sensowne. Wolę to sobie odłożyć, wolę to zainwestować, nie wiem, cokolwiek. Albo nawet tego nie ruszać, tylko sobie trzymać na jakąś, wiesz, czarną godzinę. Jak długo chcesz się tym zajmować? Jak widzisz swoją przyszłość? W sumie nie mam jakichś takich mega planów. To jest tak, że albo sobie założę rodzinę i zostanę sobie, nie wiem, kurą domową i będę sobie mieć te pieniądze odłożone na wszelki wypadek, jak mój mąż okazał się psychopatą, czy coś w tym stylu. I powiesz prawdę, czy nie? Znaczy, aktualnie mam chłopaka, który wie, co robię, więc jeśli z nim założę rodzinę, no to wie, co robię. Jak on to przyjął? Jak mu to powiedziałeś? On się o tym dowiedział, zanim byliśmy razem.
Po prostu no, powiedziałam, no, na początku nie chciałam z nim być, powiedziałam mu, że no, są powody, dla których to, nie, to jest bez sensu. I tak się drążył i dopytywał, gdzie ja pracuję, żeby w końcu powiedziałam, no co robię. I powiedziałam, no jak chcesz ze mną być, no to okej, okay, ale jak no, nie chcesz z tego powodu, no to ja się nie obrażę, nie? No bo rozumiem, że to może cię drażnić. A nie boisz się, że ta praca wyrządzi ci jakąś psychiczną krzywdę? Że się z tego nie podniesiesz? Ja po prostu radzę sobie odpowiednim podejściem. No to jest, to tak jak mówiłam już wcześniej, no to jest dla mnie po prostu usługa, którą wykonuję. Nie robię nic złego, nie robię nikomu krzywdy tym, co robię. Nie uważam, że robię sobie krzywdę, bo ja nie nadaję sobie samej wartości poprzez to, jak używana była moja wagina, bo nie jestem spodniami ani butami, które znoszone są mniej warte od tych nowych. To jest, no sorry, ale jeśli będę pracować w fabryce, to jestem mniej wartościowa, mam zniszczone ręce? No nie. Więc... A są dni, kiedy masz doła? Płaczesz? Nie. Nie, bo nie mam powodu w ogóle. No, no, no fajnie sobie ułożyłam życie, no, robię no, coś, co, z czego mam pieniądze i robię dużo rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, spędzam fajnie czas, nie martwię się o przyszłość, a to jest, no, to jest najważniejsze w sumie, że nie martwię się o przyszłość. To jest naprawdę, czasem ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak wielkim komfortem jest praca, w której zarabiasz tyle, że odkładasz, że zostaje ci coś, nawet 20 zł czy 50 zł, ale ci zostaje, nie żyjesz od 10 do 10. Masz takie zabezpieczenie, że cokolwiek by się nie stało, ja mam przynajmniej 10 zł, żeby kupić sobie chleb i masło, a ja tego, czegoś takiego nie miałam wcześniej. I to mnie frustrowało, to sprawiało, że miałam dołki i że nie widziałam sensu kompletnie w niczym, bo to była po prostu no, walka o przetrwanie, która tylko frustruje. I to wcale nie jest spoko, to nie jest spoko. Spoko jest to, że się nie muszę martwić o tą przyszłość. Dla mnie no w sumie seks jest trochę jak pójście do kina albo do McDonalda. Mogę pójść do McDonalda z kimś, kogo nie lubię i no, będzie mi dalej smakował ten McDonald, ale no, będzie mi wkurwała ta osoba, co ze mną siedzi. Mogę pójść z kimś, kogo kocham, no i wtedy ten McDonald to będzie tak samo smakował, ale po prostu będzie zajebisty. To będzie po prostu najlepszy wypad mojego życia. A mogę pójść z jakimś frajerem, który mi zapłaci za to, że ja pójdę do tego McDonalda. No i dobra, nie bawię się z nim świetnie, ale mi zapłacił, no to najadłam się, no i poszłam, nie? No to jest na tej samej zasadzie. No, uprawiam tutaj seks dla pieniędzy, ale kompletnie to się jakoś nie łączy i nie koliduje z tym, że potem idę sobie do mojego chłopaka i uprawiam z nim seks dla przyjemności, bo go kocham. Rozmawiacie czasem o pracy? Czasem jak sobie popiję, to się nie pyta. Nie, bo tak to się raczej chyba wstydzi, albo może twierdzi, że to jest zbyt żenujący temat, żeby o tym rozmawiać. A czasem się pyta, ilu miałam klientów dziennie, czy tam... Czasem się pyta, jakiego mieli penisa, czy coś takiego. No ja rozumiem, że to ludzi po prostu ciekawi, tak? No bo to jest takie trochę tabu, to jest jedna wielka tajemnica, co się dzieje za tymi magicznymi drzwiami burdelu. No to jest dla każdego dosyć fascynujące, więc ja to rozumiem, jak ktoś mnie o to pyta, no to odpowiadam, nie? No bo... A dziennie ilu jest klientów? No to jest, no, no naprawdę bardzo różnie. To w dużej mierze zależy od telefonistki, jak ona umawia. Dużo zależy od miejsca, w jakim się jest. Od do? To jest od jednego klienta dziennie. Czasem potrafi być kilkunastu. Ponoć niektóre dziewczyny mi opowiadały o jakichś takich cudownych dniach w roku, kiedy to był taki ruch, że miały po 30. Nie za bardzo sobie wyobrażam, jak mogła mieć tych 30, ale okej, chyba każdy wchodził do niej po 5 sekund i pracowała 28 godzin na dobę. Ale... A czy jesteś w stanie fizycznie uprawiać seks kilkanaście razy w ciągu dnia? Znaczy tak kiedyś miałam, przez 2 tygodnie bite miałam po 15 klientów. Dzień w dzień? No i no, wiesz, no lotówka lubrykantu, jedziemy do przodu, no. Tylko, że wtedy no to był za***, to tak naprawdę no, nie miałam czasu trochę się w tyłek podrapać, coś zjeść, więc nie było jakoś super moim zdaniem. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za twoją szczerość.